Słuchajcie, witam na trzeciej edycji Unimagedonu. Pogoda dopisuje, wiatr super. Rekordowa ilość zawodników, rekordowa ilość konkurencji. Kowal już jeździ w tej chwili, biega, ustawia trasę. I o 11 jest Skipper's Meeting. Na nim wszystko wyjaśnimy. No, jesteśmy po Skippersie. Za chwilę rozpoczynamy wyścig. Super warunki. 20-25 węzłów momentami. Troszeczkę deszczu, ale to się ma przejaśnić. No, adrenalina jest. Widzę, że wszyscy zmotywowani bardzo mocno. Zawodnicy dopytują o szczegóły. Myślę, że będą fajne, bardzo fajne wyścigi. No i super. I tyle. Mieliśmy elegancką pogodę, wiatr perfekcyjny, nic się nie działo takiego nieprzewidywalnego po drodze. Naprawdę polecam tym, którzy się zdecydowali w przyszłym roku, żeby dołączyli. Jesteśmy zaraz przed startem, bardzo dobra atmosfera, wieje, idziemy się ścigać. Dobrze, trasa, fajny wyścig, fajny wiaterek, super. Bardzo fajnie, super regaty, warto wystartować. Takie naprawdę zajawkowe. Zakończyliśmy Unimagedon 2020. Nie wiedziałem, czy chcę startować, ale potem zobaczyłem, że jest 200 osób zapisanych, więc nie mogłem tego odpuścić. Wielkie święto windsurfingu i kitesurfingu i wingingu nawet. Także super, jestem przeszczęśliwy. A wisienka na torcie, udało się wygrać, wyścig był długi, ciężki, noga już piekła, naprawdę była walka ze sobą, także fajnie, bardzo się cieszę. Trzeba przyznać, że jak na zawody takie inicjatywy hajpowe, to chyba z fajniejszym sezonie. Tylu znajomych, co zjechało tutaj, to ja jeszcze nie widziałem razem, nie wiem ile czasu. Rewelacja. Bardzo fajnie wszystko wyszło. Gratulacje dla wszystkich uczestników za walkę. Warunki dopisały, te 20-25 knotów było rzeczywiście i momentami widziałem, że była jazda tak na granicy. Mega gaz. Ciekawostka, no jeden z uczestników wylądował w rewie. Właśnie go przywiozłem motorówką z rewy i myślę, że to jest bohater naszych zawodów i legenda na kolejne lata. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, myślę, że na wozie wszystko bardzo dobrze się udało.